20 sierpnia wspominamy błogosławionego Władysława Mączkowskiego, prezbitera i męczennika. Władysław Mączkowski urodził się 24 czerwca 1911 roku w Ociążu. Jego ojciec, Szczepan, był kamerdynerem na tutejszym dworze. Władysław ukończył szkołę podstawową w Ociążu, a następnie gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu seminarium w Poznaniu i Gnieźnie w roku 1937 przyjął święcenia z rąk kardynała Augusta Chlonda. Został wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Wita we wsi Słupy. Zapamiętano go tam jako kapłana obdarzonego wewnętrzną siłą, charyzmatem słowa. Ceniono jego talent kaznodziejski, zwłaszcza podczas kazań pasyjnych. Wielu przychodziło do niego jako cenionego spowiednika, a księża szukali w nim swego kierownika duchowego. Po 2 latach pracy zaproponowano mu objęcie parafii w Rzadkowie, ale odmówił i został wikariuszem w Szubnie, w parafii pod wezwaniem świętego Marcina. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Już 1 października 1939 roku aresztowano proboszcza parafii, w której pracował ksiądz Władysław. Wikariusz musiał się więc ukrywać u 2 miejscowych rodzin, aby móc nadal służyć parafianom. Gdy sytuacja trochę się uspokoiła, nawiązał kontakt z przełożonymi, którzy skierowali go jako administratora parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja we wsi Łubowo pod Gnieznem. Towarzyszyła mu matka i tam wykazywał się wielkim zapałem duszpasterskim i wzorowym życiem kapłańskim. Po uwięzieniu przez Niemców 26 sierpnia 1940 roku początkowo przebywał w przejściowym obozie w Szczeglinie. Po 3 dniach wraz z grupą 525 kapłanów przewieziony został najpierw do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a w grudniu 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał tam numer 22760. Był uważany przez współwięźniów za przykład cichego i ofiarnego zapomnienia o sobie. Wniósł w miejsce obozowego upodlenia i poniżenia człowieka jasność wiary i dobroci. Podnosił na duchu załamanych, kierując ich myśli ku miłosierdziu Boga. W tych warunkach wielokrotnie, ku zdumieniu współwięźniów, okazywała się jego heroiczna miłość bliźniego. Gdy sam, umierając z wycieńczenia, niósł pomoc cierpiącym albo dzielił się z nimi swoją głodową porcją chleba, mówił do więźniów o śmierci jako o radosnym spotkaniu z Chrystusem. Zmarł w opinii świętości 20 sierpnia 1942 roku z głodu i wskutek znęcania się nad nim przez strażników. Jego ciało spalono w obozowym piecu krematoryjnym. Został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez papieża świętego Jana Pawła II podczas mszy świętej sprawowanej w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Jest patronem Szubina. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Władysławowi prezbiterowi i współtowarzyszom, udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.